Byliście bez Chrystusa, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Czego uczy mnie Biblia w liście do Efezjan, 2 rozdział, 12 do 14 wersetu? Byliście bez Chrystusa, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 12 do 14. Zgubieni, lost, zgubieni. Język jest jak moda. Młodzież wdraża i używa nowych słów, a tym samym zmienia potoczną mowę. Nie chcą oni używać przestarzałej mowy starszej generacji, wolą swoją, która odzwierciedla ich kulturę i przekonania. Wielki wpływ na to ma korzystanie z mediów społecznościowych, a ponadto młodzież chętnie sięga do języka angielskiego. Język używany przez młodzież jest dokumentem naszych czasów i ducha czasów. Wyraża to w nowo utworzonych słowach lub zwrotach i wyraża w nowo utworzonych słowach lub zwrotach nastrój całej generacji. Ujawnia wewnętrzne myśli. Każdego roku wybierane jest tak zwane słowo roku. Słowo roku w 2021 w Niemczech brało w tym udział ponad milion młodych ludzi. Kryteria wyboru dotyczyły rozprzestrzenienia się danego słowa i związanych z nim, i związanych z tym słowem, kulturowych i społecznych wydarzeń. Wybrane słowo dobrze pasowało do kryzysu spowodowanego koronawirusem. Wygrało słowo lost. Osoba, która jest lost, biegnie przez życie, nie wiedząc dokąd i nie mając planu, stoi na przegranej pozycji. Pewna ekspertka od języków wyjaśniła to słowo w następujący sposób. Dana osoba nie wie jak do końca i nie wie tak do końca, czego chce i dokąd ma zmierzać. Używa tego słowa do opisania ogólnego stanu swojego życia. Młodzież wybrała właśnie to słowo i myślę, że opisuje ono trafnie ich wewnętrzny stan. Biedna młodzież chce się rzec. Jednakże dlatego, kto postawi sobie stempel lost, jest jeszcze nadzieja. Poznanie samego siebie lub rozpoznanie swojego stanu jako lost jest bowiem pierwszym krokiem do poprawy. Nie możemy jednak poprzestać na rozpoznaniu stanu lost w naszym życiu. Trzeba poczynić kroki do wewnętrznej zmiany i nowego początku. Wymaga to wewnętrznej siły i poważnej zmiany myślenia. Byliście bez Chrystusa i nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. List do Efezjan, 2 rozdział, 12 do 14 wersetu. Nie chciałbym nikomu, kto w tej chwili czuje się lost, działać na nerwy i narzucać swego myślenia. Dlatego chętnie kieruję wzrok każdego ku słowu prawdy, czyli słowu Bożemu, czyli Biblii, jak to mówi list do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Czyli do Biblii. Opisuje Biblia w księdze Izajasza, 6 rozdział, 5 werset, pewnego człowieka, który czuje się zgubiony, lost. Jest nim Izajasz, który musi stwierdzić: biada mi, zginąłem. W toku tego rozdziału prowadzi bardzo poważną rozmowę z Bogiem. Bóg nie ukrywa przed nim, że lud, w którym ten Izajasz żyje, jest moralnie zły i dojrzały do sądu. Izajasz jest bardzo zaniepokojony ostrymi słowami Boga i zadaje pytanie za pytaniem. I jedno z tych pytań jest takie: czy nie ma już nadziei? Jak długo muszę czekać na wybawienie, Panie? Wtedy Bóg daje mu najpiękniejszą odpowiedź, jaką w ogóle mógł usłyszeć.
Jest ona napisana w ostatnim wersecie tego niesamowitego rozdziału. Chciałbym sformułować odpowiedź Boga swoimi, parafrazując słowami. Umiłowany Izajaszu, nie możesz siebie samego uratować, ale ja wybrałem sobie potomka Abrahama, Jezusa Chrystusa, Pana, który oczyści lud z jego winy i każdego, kto w niego wierzy, uwolni z jego grzechów. Dobrze, że Nowy Testament bliżej wyjaśnia nam te rzeczy. W liście do Galacjan, 3 rozdział, 16 werset i 29 werset. Z tych miejsc wiemy, że pędem tym jest Jezus Chrystus Pan. Tylko On umie prawdziwie nas oswobodzić ze stanu lost w naszym życiu i podarować lepszą perspektywę. Znany werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset brzmi następująco, pięknie to podkreśla. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Byliście bez Chrystusa, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. List do Efezjan, 2 rozdział, 12 do 14 wersetu.